Próbuję więc zadać słowo. Jak to będzie trochę tak. Teraz pytamy naszego fachowca, Staszek Kruski. I chyba dobrze, może troszkę ciszej, żeby nie wystarczyć uczestników. Bo chyba to będzie na dobrze skrać. Zaczynamy od fachowie 6 metrów. Pokaz Akademii Wychowania Fizycznego 4 razy 200 metrów. Tutaj mamy sztafetę z numerami pierwszym, drugim i piątym. Po co tak? Jeśli można prosić, bo ja nie mogę się tam bliżej przesuwać ze względu na długość przechodu, to będziemy mówić, które sztafety startują. Pozostałe na razie zapraszamy wewnątrz wieżki, prosimy uważać, nie przeszkadzać. 1, 2 i 5. Takie trzy sztafety startują w pierwszej serii na czas 4 razy 200 metrów. Na razie tutaj pod dachem hali, ale potem po godzinie 11 przeniesiemy się na stadion. Bogaty program, będziemy o tym mówić, do tego jeszcze imprezy związane z Varsoviadą. To teraz 1, 2 i 5 to sztafety, które rozpoczną rywalizację w seriach na czas. Halowa sztafeta, uchwała. 4 razy 200 metrów. I teraz korzystamy z mikrofonu bezprzewodowego. Będziemy bliżej się, będziemy mieli dokładniejszą informację. Proszę bardzo, na razie pozostaje, przepraszam, pozostają tylko stawiający. Druga zmiana, proszę przygotować się tutaj wewnątrz. Wyjdziecie na następne zmiany, jak ustawują. Przypominam, nie jest chyba na pierwsze. Teraz patrzę, bo tutaj sędzia mnie uzupełniała. Z numerem pierwszym Sieradowice, z drugim podchodzę pierwsze, z piątką Mełgierz, pierwszy zespół. Thank you.
Uwaga. Dobra, na drugą wymianę. Ale to będziecie zmieniać w kolejności, jak nie będą nadbierać. Teraz już biegną wszyscy po pierwszej torze. Brawa, jedynka do tego. Tak się uda. Jedynka do dwójką. Podchodzę na miejscu drugim. Idzie wszedł z pierwszego zespołu, wynik jeden z piątym numerem. I teraz ustawiamy się trzecią stronę zapraszamy. Jak tam z kolejnością, czy w Kowalskim, proszę ustawić się w kolejności takiej, jak wymienię. Trzecia strona zapraszamy. Jedna, trzy, siedem. Dwójka to podchodzę pierwszy zespół. No i nasza dziewczyna. O, troszkę, bo po pierwszym torze biegamy, dziewczyno. Po pierwszym torze będziesz miała bliżej, naprawdę. No i teraz uwaga, proszę zrobić miejsce na tą odmianę. Ostrożnie. Tu już ostatni zawodnik, czwarty, z swojej zwierzyny. U dziewcząt trzecia zmiana. Prowadzą wyraźnie się na tablicę przed podchodzami pierwszym zespołem. A dziewczęta. No i proszę bardzo. Sierakowice na pierwszym miejscu. Teraz miejsce drugie to podchodzący pierwszy zespół. Na mecz. A tutaj zapraszamy czwartą zawodniczkę zespołu Mełk Jakiewicz. Pobiega. Za chwilę zapiszemy czasy. A w drugim, nie poczekaj na skończy się ten, a w drugim biegu, w drugim setu pobiegną. Trójka, czwórka i szóstka, ale zaczekajmy jeszcze. Zaczekajmy na dziewczyna z pierwszego zespołu Mełk jeden skończy. Proszę uważać, tutaj na pierwszym ostatnie metry. Brawo, brawo, brawo za ambicję. Oczywiście chłopcy pobiegli trochę szybciej, ale ukończymy dziewczyny. Dziękujemy bardzo. Czyli wiemy, że jedynka przed dwójką i piątka. Teraz trzeci, czwarty, szósty zespół. Zapraszamy. Strój koszty. Znamy już wyniki pierwszej serii, druga seria to 3, trójka, czwórka i szóstka. Trójka to podchodzę drugi, czwórka to mam kina, a szóstka będzie druga. Uwaga, startujemy za chwilę. Pierwszy serii Sierakowice uzyskała czas 1:48 sekund i 81 sekund. To w tej chwili czas najlepszy, zobaczymy jak będzie po drugiej serii. Hała sztafeta, uwaga, Akademia Prowadzenia Medycznego Józefa Piłsudskiego. Druga sesja, czekamy na wiadomość. Uwaga, słuchamy sędziego. Ciszej, kochani, w czasie startu. O, jak fajnie. Było fajnie, cicho, tylko skikawa. Dobrze, to trójka, przypomnijmy, do podchodzę drugi. Czwórka, to opinia, a szósta, mełkiem druga. Zapraszamy.
zachować czwórka to Małgina. Trzecią zmianę zapraszamy. Najpierw numer czwarty. Startuje trzecia seria, trzy sztafety, potem będą dwa biegi powierzchowne. Te uwaga. I znowu. Nie stało. Pobiegły, przypomnijmy, siódemka, Ołełek trzecia. Dziesiątka, Markowice pierwsze. Z piętnastą startują pod pomocą trzeci zespół. Trzy zmiany. Dziesiątka, Radkowice pierwsze prowadzą. W tej chwili najlepszy czas w pierwszej serii. Sierakowice, minuta 48.81. Siódemka na ostatnią zmianę. Mełgiew trzecia. A tam prowadzący, ale rzeczywiście
Jeszcze piętnastka. Piętnastka do Podchorce trzecie na ostatniej zmianie. Kończy dystans z numerem 10. Kończą Wartkowice pierwsze. Trzecia seria. Popatrzmy, kto będzie na miejscu drugim. Tutaj sztafety dziewcząt były. Siódemka. Szczęśliwa siódemka kończy bieg. A siódemka to Mełgiew trzecia. Na miejscu drugim w tym biegu. No i piętnastkę mamy też na mecie. A jest to zespół Podchorce 3. Na miejscu trzecim. W następnych dwóch biegach będziemy mieli po dwie sztafety. Dziewiątka i czternastka zapraszamy. Ale wcześniej jeszcze zapiszemy czas. Dziewięć sztafet ma za sobą już start. Wciąż najlepsza sztafeta Sierakowic. Minuta 48 i 81 setnych. Drugie miejsce w tej chwili zajmują Podchorce pierwsze. Minuta 57-63. A trzecie Wartkowice pierwsze. Minuta 57-91. I teraz ciszej, kochani. Uwaga, sędziowie. Dwie sztafety, dziewiątka i czternastka. Dziewiątka to Częstochowa. Czternastka Warszawa pierwsza. Proszę ustawić się w kolejności takie jak biegną. Proszę bardzo, na razie niewielkie różnice. Mamy czternastkę, to Warszawa pierwsza, a dziewiątka to Częstochowa. I zaprosimy trzecią zmianę. Przypomnijmy, czternastka przed dziesiątką, czyli Warszawa pierwsza przed dziewiątką, przepraszam. Zobaczmy zaraz. Czternastka, Warszawa pierwsza. I zapraszamy tutaj. I czwartą zmianę zapraszamy. Czternastka przed dziewiątką. Numer 14. Tutaj dziewiątka na bardziej zewnętrznym torze. Uwaga, na ostatnią zmianę rusza sztafeta z numerem 14. To Warszawa pierwsza. Tutaj mieliśmy błąd w zapisie. Wartkowice wygrywają z numerem 14 w czwartym przedostatnim biegu. I to jest pierwsze miejsce. No i oczywiście mamy dziewiątkę, czyli z tym numerem Częstochowa na miejscu drugim. Zapraszamy dwie ostatnie sztafety. Ósemka i jedenastka. Ósemka to Siemonia. Jedenastka to Wartkowice. Drugie chyba, trzecie, nie wiem. Trzy zespoły, więc nie wiem, drugie lub trzecie.
Prosimy drugą zmianę. Przypomnijmy, że teraz 8 i 11. Z 8 startuje Siemonia, tak mam napisane, a z 11 Bartkowice. Jedenastka jako pierwsza, ale teraz proszę zobaczyć, czy zawodnik, chłopak przegoni dziewczynę. Zobaczymy. Brawo, brawo, brawo. Wyższy, szybszy, także teraz 8 na prowadzenie. Proszę bardzo, 8, czyli Siemonia i Bartkowice drugie. Siemonia, Bartkowice drugie to skład tego biegu. Prowadzenie sztafety chłopców, za chwilę ostatnia zmiana. Z numerem 8 Siemonia. Marzena przekazuje pałeczkę, podsłuchałem trenera i już ostatnie okrążenie naszych zawodów. Pięć serii na czas, 13 startujących sztafet. Za chwilę wszystkie poprosimy do zdjęcia, ale to zaraz po zakończeniu biegu. Jest 8 na pierwszym miejscu, czyli Siemonia, a 11 za chwilę będzie. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy za ambicje. Brawo, są dziewczyny z Bartkowic drugich na miejscu drugim. Za chwilę poznamy czasy, wciąż najlepsze Sierakowice. Zapraszamy teraz do wspólnego zdjęcia. Tutaj kolega Maciek zaprasza. Prosimy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Chodźcie tutaj, gdzie bramka do piłki ręcznej. Tu kolega Maciek z aparatem was. Zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Trenerów także oczywiście. Prosimy bardzo. Proszę, właśnie będzie pamiątkowe zdjęcie. Kochani, to raz na 100 lat jest stulecie. Następnego chyba, no nic nie mówię. O, jak pięknie biało-czerwono będzie, tak na temat dzisiejszego święta, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości dokładnie, jutrzejsza data, 11, dzisiaj można powiedzieć wigilia jutrzejszego święta. Proszę bardzo, czy zdjęcia będą, film będzie z dźwiękiem, to ja nic nie mówię. O, spóźnialscy jeszcze idą. No i specjalnie to jest tak zwane wejście smoka, odczekali, żeby wejść potem, jak już wszyscy są na miejscu. Taki patent. Żartujemy sobie, ale chyba o to chodzi, żeby sport był radosny, prawda? Dziękujemy bardzo, popatrzmy na zegarki, zbliża się godzina 11, popatrzmy na nasz program. Po 11 na stadionie, na bieżni stadionu lekkoatletycznego, najpierw bieg honorowy z olimpijczykami,
a potem wspólny start wszystkich sztafet 4 razy 800 metrów. To będą konkurencje na stadionie. Popatrzmy, jak to wygląda. Jeśli jesteście ciekawi wyników, to posłuchajcie. Najlepszy czas z 13 startujących sztafet Sierakowice. Minuta 48 sekund, 81 setnych. Drugie miejsce Podchorce, pierwszy zespół. Drugie miejsce Podchorce, pierwsze. Minuta 57,63. Trzecie miejsce poniżej 2 minut. Wartkowice, pierwszy zespół. Minuta 57,92. I teraz powyżej 2 minut. Patrzę. Na czwartym miejscu z numerem zresztą czwartym Małkinia. 2 minuty, 1 sekunda, 11 setnych. Na miejscu piątym już patrzymy. 2 minuty, 4 sekundy i 44 setne Siemonia, zespół, który wygrał piątą serię. To popatrzmy dalej. 2 minuty 20, 2:19 tu mamy. Tu już było. I to chyba, a nie, przepraszam, 2:16. Na szóstym miejscu na razie nieoficjalnie Mełgiew, trzecia, 2:16:48, startowano z numerem siódmym. Kto będzie siódmy? 2:19 było tutaj. A, przepraszam, tu się pomyliłem. Podchorce drugie, 2:15:65. I to będzie szóste miejsce. Siódme, siódemka, czyli Mełgiew trzecia. 2 minuty 19 mieliśmy gdzieś tutaj chyba. Tu. Wartkowice drugie to na miejscu ósmym, numer 11. Z tego co wiem, jutro będzie takie podsumowanie, jutro będą dekoracje, ale pierwsze 8 sztafet podałem. Przenosimy się zatem na stadion, a przed nami o godzinie 11:11 bieg honorowy z Olimpijczykami, a potem wspólny start sztafet 4 razy 800.